Od połowy maja kierowcy mogą korzystać z zamkniętego wcześniej odcinka na ulicy Strzeleckiej. Powstało tam rondo. Ma to związek z budową nowego połączenia drogowego Strzelecka-Sucharskiego w połączeniu z wybudowanym wcześniej węzłem Działki. Po węźle Kwiatowa jest to największa inwestycja, jedna z dwóch największych inwestycji w mieście drogowych. Właśnie budowa tego nowego łącznika, który kiedyś ma być nowym odcinkiem drogi 218. Przypomnę, po to budujemy to połączenie drogowe, aby ten największy ruch samochodowy, turystyczny, ciężarowy wynieść ze środka naszego miasta i przenieść na obrzeża. Niedawno do użytku zostało oddane nowo powstałe rondo. Zostały też wykonane wszystkie sieci na tym połączeniu, było ich sporo. No i w tej chwili wykonawca powoli będzie przechodził już do tych robót nawierzchniowych, kończył roboty ziemne. Wybudowane zostaną przejścia dla zwierząt, zbiorniki retencyjne i ekran akustyczny oraz dwie zatoki autobusowe i zjazdy na tereny leśne, które połączone zostaną z istniejącymi drogami leśnymi. Powstaną też ścieżki rowerowe i chodnik. Termin wykonania prac to 2022 rok. Koszt inwestycji to ponad 11 milionów złotych, z czego połowę pokrywa pozyskane przez władze Wejherowa dofinansowanie zewnętrzne z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Swój udział w tej inwestycji ma również PEWiK.